wollen drei kurze Stellen aus den Briefen lesen. Chcemy przeczytać parę krótkich, trzy krótkie miejsca z listów. Zuerst aus Hebräer 12. Najpierw z Hebrajczyków 12. Hebräer 12, Vers 1 bis 3. Hebrajczyków 12, rozdział od 1 do 3 wiersza. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Die zweite Stelle aus 1. Petrus 2. Z 1. Piotra 2 rozdziału, następne miejsce. Vers 21 bis 24. Wersety 21 do 24. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewie, abyśmy obumarłszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Und die dritte Stelle aus dem ersten Johannesbrief. I z pierwszego listu Jana, trzecie miejsce. Vers 1 bis 3. 1. Johannes 3, Vers 1 bis 3. Pierwszy Jana, trzeci rozdział, wersety 1 do 3. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Wir haben im Lied gesungen, dass wir Kraft brauchen zum Handeln. W pieśni śpiewaliśmy, że potrzebujemy siłę do postępowania. Und was kann uns Kraft geben für unser Glaubensleben? I cóż potrafi dać nam siłę do naszego życia we wierze? Als nur das vollkommene Beispiel unseres Herrn und Heilandes. Jak tylko doskonały przykład naszego Pana i Zbawiciela. Und deswegen wollen wir versuchen, uns mit dieser Person als das vollkommene Beispiel ein wenig zu beschäftigen. Dlatego chcemy spróbować się zająć tą osobą jako tego, który jest dla nas tym doskonałym przykładem. Der Hebräerbrief, List do Hebrajczyków, ist an die Christen aus den Juden geschrieben. Został napisany do chrześcijan pochodzących z Żydów. Und die Juden waren in starken Schwierigkeiten. A Żydzi byli w ogromnych trudach. Und deswegen waren sie in Gefahr, ihren Glauben aufzugeben. I dlatego byli w niebezpieczeństwie, aby porzucić swoją wiarę. Und jetzt schreibt der Schreiber dieses Briefes ihnen etwas Besseres. A teraz ten pisarz czy autor tego listu pisze im o czymś lepszym. Das ist ein Schlüsselwort des Hebräerbriefes. Jest to właściwie też kluczowym słowem tego listu do Hebrajczyków. Und das ist auch etwas sehr einfaches für unsere Kinder. I jest to też coś czymś łatwym dla naszych dzieci. Wenn wir unsere Kinder sehen, dass ein kleines Kind, jeśli widzimy nasze dzieci, chodzi mi teraz o małe dzieci, das plötzlich ein scharfes Messer in der Hand hat, które nagle będzie miało w swojej dłoni ostry nóż, dann ist das gefährlich. To jest to niebezpieczne. Dann geben wir dem Mädchen die Lieblingspuppe. To w tym momencie dajemy dziecku ulubioną laleczkę.
Oder dem Jungen das bevorzugte Auto zum Spielen. Albo temu chłopcu dajemy jego ulubiony samochód, który się bawi. Und schon lässt es das Messer fallen und nimmt das Bessere. Już w tym momencie porzuca ten nóż, aby wziąć to, co lepsze. Und so ist das auch im Geistlichen. I tak sprawa się też ma w sprawach duchowych. Wir können nicht Kraft bekommen, wenn wir nur von Verboten leben. Nie możemy otrzymać siły, jeśli będziemy tylko żyli z zakazów. Wir können nicht Kraft bekommen, wenn wir immer nur sehen, was wir nicht mehr machen können. Nie będziemy, czy nie otrzymamy siły, jeśli będziemy tylko oglądać to, czego już, was wir nicht mehr machen sollen oder czego już nie mamy czynić. Sondern wir brauchen einen Blick auf eine Person, die uns das Bessere gibt. Ale potrzebujemy nasz wzrok skierowany na coś czy kogoś, kto daje nam to, co lepsze. Ich spreche zu den jungen Männern. Ja teraz przemawiam do młodszych mężczyzn. Vielleicht habt ihr gerade Führerschein gemacht. Być może niedawno temu zrobiliście prawo jazdy. Und ich stelle euch ein wunderbares Auto vor. Ja przedstawiam wam cudowny samochód. Wichtig für euch ist der Motor. Dla was ważny jest silnik. Wie viel PS? Ile on ma koni? Alles besser als die anderen Auto. Wszystko lepsze niż inne auta. Und du sagst, nein, danke. Nie, a ty powiesz, nie, dziękuję. Ich nehme das Schrottauto. Ja wezmę ten auto złomowe. Das ist doch unnormal, oder? Przecież to jest nienormalne chyba. Und wie ist es geistlich? A jak jest w sprawach duchowych? Wir sind verbunden mit dem Herrn der Herrlichkeit. Jesteśmy złączeni z Panem chwały. Und oft suchen wir etwas, was Schrott ist. A często szukamy tego, co jest złomem. Das ist nicht normal. To jest nienormalne. Und deswegen brauchen wir eine neue, immer wieder eine Ausrichtung auf das, was der Jesus uns hinterlassen hat. Dlatego wciąż na nowo potrzebujemy takiego ukierunkowania na to, co pozostawił nam Pan Jezus. Und das wird jetzt vorgestellt im Hebräerbrief nicht mit du sollst. I to właśnie w liście do Hebrajczyków jest przedstawione nie słowami ty masz czy ty musisz. Das war Israel. To tak się odzywał Bóg względem Izraela. Das ist das Gesetz. I taki był zakon. Sondern das zweite Schlüsselwort des Hebräerbriefes ist. Ale drugim słowem kluczowym listu do Hebrajczyków jest. Was wir in Vers 1 gelesen haben, co czytaliśmy w pierwszym wierszu. Lasst uns. Chciejmy, czy to jest taka zachęta, takie sformułowanie do zachęty czegoś czynienia. Das können wir ganz einfach in die Praxis umsetzen. I to bardzo prosto potrafimy wprowadzić w praktykę. Ich denke, dass ihr oftmals vielleicht als Jugend zusammen seid. Ja myślę, że często jesteście też razem jako młodzież. Und dann ist eine Person oft entscheidend für das, was man an diesem Abend oder bei diesem Tag macht. I często jedna osoba jest decydująca o tym, co w tym dniu czy w tym wieczór, w ten wieczór się zrobi. Haben wir den Mut zu sagen, lasst uns einmal etwas Positives machen? Czy mamy odwagę powiedzieć coś takiego, że chciejmy teraz uczynić coś pozytywnego? Was stellt er uns hier vor? Co on przedstawia nam tutaj w tym miejscu? Der Hebräerbrief in Kapitel 11 hatte eine ganze Wolke von Zeugen vorgestellt. List do Hebrajczyków w 11 rozdziale przedstawił cały obłok świadków wiary. Was bedeutet das? Co oznacza to? Unser Glaubensleben ist nicht ein Unikat. Nasze życie wiary nie jest unikatem. Sondern das haben schon viele Gläubige vor uns erlebt. Ale wielu wierzących już przeżyło coś takiego, czy takiego rodzaju życie przed nami. Das ist sehr wichtig. To jest bardzo ważne. Weil es besonders schwierig ist, wenn wir etwas erleben, was noch jemand vor uns erlebt hat. Ponieważ szczególnie czymś trudnym jest dla nas, jeśli doświadczamy coś, czego nikt nigdy jeszcze nie przeżył. Aber so ist es nicht. Ale tak właśnie nie jest. Abraham.
Abraham, Izaak i tak dalej. Alle Zeugen, die hier vorgestellt werden. Wszyscy świadkowie, którzy są w tym rozdziale 11 przedstawieni. Aber das ist nicht der Blick jetzt. Ale teraz nasz wzrok nie jest takim, sondern der Blick ist auf den Herrn Jesus. Ale nasz wzrok jest skierowany na Pana Jezusa. Wir sollen mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Mamy z wytrwaniem biegnąć ten wyścig, który jest przed nami, hinschauend auf Jesus. Patrząc na Jezusa. Aber damit wir hinschauen können, brauchen wir jetzt zwei Voraussetzungen. Ale aby móc spojrzeć czy patrzeć na Niego, musimy spełnić dwa warunki. Jede Bürde ablegen. Musimy złożyć z siebie wszelki ciężar und die leicht umstrickende Sünde. I grzech, który nas w niemieckim jest, który łatwo nas potrafi owinąć czy usiedlić. Was ist eine Bürde? Co to jest ciężar? Es ist keine Sünde. Das ist klar. Ciężar sam w sobie nie jest grzechem, to jest jasne. Sonst wäre das zweite sinnlos. Ponieważ ten drugi dodatek byłby bez sensu. Und ich möchte keine Beispiele sagen. Ja nie chcę podawać teraz przykładów. Weil was für mich eine Bürde ist, ponieważ co dla mnie jest ciężarem, muss für dich keine Bürde sein. Dla ciebie nie musi być ciężarem. Eine Bürde ist alles, was uns im täglichen Leben hinderlich ist, für den Herrn zu laufen. Ciężarem to jest coś, co w naszym codziennym życiu przeszkadza albo powstrzymuje nas od tego, abyśmy biegli nasz bieg. Ist es erlaubt, eine Ehe zu führen? Czy jest to dozwolone, aby być żonatym czy zamężną? Ist es erlaubt, eine Familie zu haben? Czy jest to dozwolone mieć rodzinę? Ist es nötig, ein Auto zu besitzen? Czy jest to konieczne posiadać samochód? Müssen wir in die Schule gehen? Musimy iść do szkoły? Einen Beruf ausüben? Wykonywać zawód? Ja, 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 ja. Tak, 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 tak. Aber alle alles in unserem Leben kann ein Hindernis werden, für den Herrn zu laufen. Ale wszystko to, wszystko w naszym życiu może stać się przeszkodą, aby biec ten nasz bieg. Und da müssen wir uns ganz persönlich prüfen. I musimy sami osobiście siebie sprawdzić. Was ist in meinem Leben eine Belastung, eine Last, frei zu laufen? Co w życiu moim jest dla mnie balastem, aby móc rzeczywiście biegnąć uwolnionym? Vielleicht habt ihr Kinder in der Schule schon einmal Sportfest gehabt. Może wy, dzieci w szkole, mieliście już taki jakiś festyn sportowy, czy takie wyścigi, czy jak się to mówi, zawody sportowe. Ich weiß nicht, ob das hier bei euch üblich ist. Nie wiem, czy u was jest coś takiego też zwyczajem. Und bestimmt habt ihr von zu Hause einen schweren Rucksack mit Steinen mitgenommen. I z pewnością na te wyścigi czy zawody wzięliście z domu też taki plecak przepełniony ciężkimi kamieniami. Bestimmt habt ihr fünf Jacken angezogen. Na pewno ubraliście 5 kurtek. Und fünf Hosen. I 5 par spodni. Nein, nein, nein. Nie, nie, nie. Sondern alles abgelegt. Nie wszystko złożyliście. Wir wollen gewinnen. Chcemy wygrać. Und geistlich? A duchowo? Was nehmen wir alles mit? Co my wszystko bierzemy ze sobą albo nosimy, taszczymy ze sobą? Noch einmal, es geht nicht um Sünde. Jeszcze raz, nie chodzi o grzech. Das kommt erst im zweiten Schritt. To dopiero w tym drugim kroku będzie przed nami. Als erstes geht es um Dinge, die uns fesseln. Jako pierwsze chodzi o rzeczy, które nas wiążą. Aber jetzt kommt eine Verbindung zum zweiten. Ale teraz to jest jednak powiązane z tym drugim. Der Übergang von Bürde zu Sünde ist fließend. Ponieważ przejście od ciężaru do grzechu jest to płynne przejście. Und die Sünde wird hier vorgestellt, a grzech jest tutaj przedstawiony als etwas, was uns sehr leicht umstrickt.
jest przedstawiony jako coś, co nas bardzo prosto usidla. Wir treten, das ist das Bild, beim Laufen in ein Netz. Obraz to jest taki, że podczas biegania wstępujemy nogą do pułapki czy do siatki. Wir merken es überhaupt nicht. Nawet tego nie zauważamy. Aber es zieht sich langsam zu. Ale ta pułapka się pomalutku zaciąga. Und auf einmal können wir nicht mehr laufen. I nagle nie jesteśmy w stanie biegnąć. Sind wir uns dessen bewusst? Czy jesteśmy tego świadomi? Vielleicht ist es nur ein kleiner Schritt. Być może jest to tylko taki mały kroczek. Aber der erste Schritt ist der gefährlichste. Ale pierwszy ten krok jest najbardziej niebezpiecznym. Einmal etwas ausprobieren? Raz coś wypróbować? Etwas von der Welt haben? Mieć troszeczkę tylko z tego świata. Ich kenne viele, die wollte nicht für immer in die Welt. Ja znam wielu, którzy nie na zawsze chcieli pójść do świata. Aber ich kenne fast keinen, der zurückgekommen ist. Ale nie znam prawie żadnego, który by stamtąd wrócił. Wollen wir wie Mose lieber mit dem Volk Gottes Ungemach leiden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben? Hebräer 11, Vers 25. Czy chcielibyśmy tak to uczynić jak Mojżesz w Hebrajczyków 1:25, który raczej wolał, jak to napisane jest, znosić ten ucisk i cierpieć, niż mieć ten czasowe bogactwo tego świata? Wir laufen aber nicht ohne Ziel. My jednak nie biegniemy bez celu. Englische Vokabeln lernen wir manchmal ohne Ziel. Angielskie słowa czasami w szkole uczymy się bezcelowo. Zumindest meine Kinder fragen, warum? Przynajmniej moje dzieci nieraz się pytają, dlaczego? Wozu? Po co? Das brauche ich nie mehr in meinem Leben. Tego w życiu już nie będę potrzebował. Aber wir haben hier ein Ziel. Ale my tutaj mamy cel. Hinschauend auf Jesus. Patrząc na Jezusa. Das Wort hinschauend meint wegschauen von allem hin zu dem Herrn Jesus schauen. To słowo patrząc oznacza odwrócić się od wszystkiego, na co patrzyliśmy i skierować wzrok na to, na tego, kogo mamy patrzeć. Ich muss da an zu Hause denken. Ja muszę myśleć o moim domu. Meine Frau schimpft manchmal mit mir. Also nicht schlimm, aber moja żona czasami musi mnie ochrzaniać. Mam na myśli nie tak źle. Ich bin beschäftigt. Ja jestem czymś zajęty. Und sie möchte etwas von mir. I ona chce czegoś ode mnie. Und dann sagt sie zu mir so, jetzt alles mal weglegen, bitte nur auf mich konzentrieren. I czasami do mnie mówi, proszę teraz wszystko odłożyć i skupić się na mnie. Und ich sage, ja, das tut mir leid. Ja mówię, no tak, przykro mi. Und im Geistlichen? A w duchowych sprawach? Von allem ein bisschen? Wszystkiego troszeczkę? Nein, Konzentration. Nie, koncentracja. Und warum ist der Herr Jesus das wunderbare Beispiel? Dlaczego Pan Jezus jest tym cudownym przykładem? Weil er nicht nur angefangen hat, ponieważ on nie tylko rozpoczął, sondern auch vollendet hat. Ale także zakończył. Wo ist der Herr Jesus jetzt? Gdzie Pan Jezus jest teraz? In der Herrlichkeit. W chwale. Er hat nicht nur einen Weg auf dieser Erde für Gott begonnen, on na tej ziemi nie tylko rozpoczął drogę dla Boga, sondern vollendet. Ale ją także dokończył. Anfangen ist leicht. Coś zacząć to jest bardzo proste. Aber ausharren, ale wytrwać ist schwer. Jest trudne. Ich bin noch mal bei euch Kindern. Jeszcze raz powrócę do was dzieci. Unsere Tochter, jüngste Tochter hat vor einigen Jahren Französisch bekommen. Nasza najmłodsza córka kilka lat temu otrzymała jako w szkole jako przedmiot język francuski. Und sie kommt nach Hause und sagt: "Papa, Französisch ist mein Lieblingsfach." I ona przychodzi do domu i mówi: "Tatusiu, język francuski to mój ulubiony przedmiot." Wenn ich sie heute frage,
dann ist Französisch gar nicht mehr ihr Lieblingsfach. Jeśli dzisiaj się zapytam jej odnośnie tego przedmiotu, to ona mówi, że francuski nie jest jej ulubionym przedmiotem. Bei den Jungen ist es noch manchmal schlimmer sogar. W przypadku chłopców często jest, albo nieraz jest jeszcze gorzej. Anfangen ist leicht. Coś zacząć jest proste. Ich hoffe, dass niemand heute hier ist, der noch nicht mit dem Herrn Jesus angefangen hat. Mam nadzieję, że nie ma tutaj jeszcze nikogo, kto by rozpoczął swoje życie już z Panem Jezusem. Który by jeszcze, mam nadzieję, że nie ma nikogo, kto jeszcze nie rozpoczął życia z Panem Jezusem. Es beginnt mit der Bekehrung, mit der Hinwendung zu dem Herrn Jesus. Ponieważ rozpoczyna się to od nawrócenia, od zwrócenia się ku Panu Jezusowi. Möchte jeder hier den Herrn Jesus kennen als persönlichen Heiland. Oby każdy tutaj znał Pana Jezusa jako osobistego swojego Zbawiciela. Aber das ist im Lauf gesprochen nur der Startschuss. Ale jeśli pozostaniemy w tym obrazie tego biegu, to jest tylko start. Wir brauchen jetzt ausharren, aber wir schauen auf den, der am Ziel angekommen ist. My potrzebujemy teraz wytrwania, ale spoglądamy na tego, który już dobiegł do celu. Und jetzt kommt etwas Wunderbares vor uns. I teraz coś cudownego jest przed nami. Vielleicht sagst du jetzt im Herzen. Być może powiesz teraz sobie w sercu. Ja, du hast leichtes Reden. No tak, tobie się łatwo mówi. Kennst du meine Familie? Czy ty znasz moją rodzinę? Kennst du meine Ehefrau? Znasz moją żonę? Kennst du meinen Ehemann? Znasz mojego męża? Kennst du mein Alleinsein? A wiesz, jak ja się czuję, będąc samotnym? Kennst du meine Kinderlosigkeit? Wiesz, jak ja się czuję, będąc bezdzietnym? Kennst du meine Arbeitslosigkeit? Znasz moje bezrobocie? Kennst du meine Krankheit? Znasz moją chorobę? Ich kenne sie nicht, leider nicht, nein. Ja ich nie znam, niestety nie. Aber wir schauen auf eine Person, die einen Weg gegangen ist, der durchaus schwerer ist als jeder Weg von uns. Ale spoglądamy na osobę, czyjej droga była jak najbardziej o wiele trudniejsza niż nasza. Und deswegen schauen wir dahin. I dlatego spoglądamy na niego. Wir laufen mit Ausharren hinschauend auf Jesus. Biegniemy wytrwale, patrząc na Jezusa. Und niemand von uns i nikt z nas hat so einen Weg vor sich. Nie ma takiej drogi, jaką on miał przed sobą. Was hatte der Jesus für einen Weg? Jaką drogę Pan Jezus miał przed sobą? Der die Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete. Ja teraz drugi wiersz przeczytam. Es ist in Polnisch etwas anders. Jak jest w niemieckim i teraz w tym nowym przekładzie też tak jest, który ze względu na przed nim leżącą radość wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę. Der Jesus hat Schande erlebt. Pan Jezus doświadczył właśnie hańbę. Er hat Schmach erlebt. On przeżył właśnie to lżenie z niego. Aber das war nicht in seinem Fokus auf dem Weg über diese Erde. Ale to jednak nie było w jego fokusie, można powiedzieć? Czy w jego po prostu w centrum tego wszystkiego, na co on patrzył? Im Bild gesprochen, er hat nicht in die Kamera geschaut, auf die Schande, auf die Schmach. Można w obrazie powiedzieć, że on przez aparat fotograficzny czy kamerę nie patrzył, nie skoncentrował się na tych bólach i cierpieniach, sondern das Motiv für die Fotografie war die vor ihm liegende Freude. Ale motywem na to zdjęcie tego aparatu była ta przed nim leżąca radość. Und diese Ausrichtung brauche ich auch. Du auch. I tego ukierunkowania potrzebuję tak samo ja, jak i ty. Und es ging so weit, dass er dafür sogar das Kreuz erduldete. A to sięgnęło aż tak daleko, że aby osiągnąć ten cel, on nawet wycierpiał krzyż. Das Kreuz steht hier nicht in dem sühnenden Charakter vor uns. Krzyż tutaj nie jest przed nami jako w myśli tego
ubłagającego, ubłagającej śmierci. Also nicht für uns in den Tod gegangen so sehr. Tutaj nie za bardzo chodzi o to, że Pan Jezus jakby dla nas poszedł na ten krzyż, sondern in der Schwere der Todesart. Ale chodzi tutaj o to, że Bóg chce przedstawić, jaką trud, czy jaki ciężki, jaka ciężka, trudna była dla Niego ta śmierć. Eine Frage an euch. Pytanie skierowane do was. Was war die vor ihm liegende Freude? Co było dla Pana Jezusa tą przed Nim leżącą radością? Ich wäre jetzt sehr gespannt auf die Antworten. Byłbym bardzo teraz ciekawy, jak wy byście odpowiedzieli. Ich schätze, viele von euch sagen, der Herr Jesus hat an uns gedacht. Ja myślę, że wielu powiedziałoby, Pan Jezus pomyślał o nas. Ja. Tak. Aber nicht hier. Ale nie tutaj. Was war die Freude des Herrn Jesus hier auf der Erde? Co było radością Pana Jezusa tu na tej ziemi? Es geht zurück zum Vater. Że wrócę kiedyś do Ojca. Lest einmal Johannes 17. Przeczytajcie sobie Jana 17 rozdział. Er sagt mit großer Freude, ich komme zu dir. On z wielką radością mówi, ja wrócę, czy przyjdę do ciebie. Wo geht unser Weg eigentlich hin? A dokąd właściwie prowadzi nasza droga? Weil er diesen Weg gegangen ist. Dlatego, że on szedł tą drogą. Ist das auch dein und mein Weg? To jest to także twoją, jak i moją drogą. Er hat uns das Haus des Vaters geöffnet. On otworzył nam dom Ojca. Und das war seine Freude. I to właśnie stanowiło jego radość. Er sagt einmal in Johannes 16, ihr werdet mich alle verlassen. On w Jana 16 wypowiada się raz, że wy wszyscy mnie opuścicie. Aber der Vater ist bei mir. Ale Ojciec jest ze mną. Warum laufen wir so einen Weg? Dlaczego biegniemy taką drogą? Weil wir ein Ziel vor Augen haben. Ponieważ mamy przed oczami cel. Und dann lesen wir, dass der Jesus sich gesetzt hat zu Rechten Gottes. A następnie czytamy o tym, że Pan Jezus usiadł na prawicy tronu Bożego. Wann kann man sich hinsetzen? Kiedy można sobie usiąść? Wenn man fertig ist. Jeśli jest się gotowym. Hier ist der Ruheort nicht. Tu na tej ziemi nie znajduje się miejsce naszego spoczynku. Hier müssen wir laufen. Tutaj musimy biegać. Mit ausharren. Z wytrwaniem. Aber wir schauen hin auf das Ziel und sehen zu rechten Gottes den Herrn Jesus. Ale spoglądamy na cel i widzimy Pana Jezusa uwielbionego po prawicy Bożej. Und Vers 3 sagt das noch einmal zusammenfassend. I wiersz trzeci jeszcze raz to wyraża, streszczając te myśli. Betrachtet den. Przypatrujcie się temu, może lepiej by było. Das bedeutet genau hinschauen. To znaczy dokładnie, naprawdę się przyglądać. Experte werden, wenn wir betrachten. Stać się ekspertą. Wie groß der Widerspruch des Herrn Jesus auf dieser Erde war. Jakże wielki był sprzeciw Pana Jezusa tu na tej ziemi. Damit wir nicht ermüden, abyśmy nie zmęczyli się und in unseren Seelen ermatten. I w naszych duszach po prostu się załamali, czy byli utrudzeni. Diesen Vers möchte ich auch an einem Beispiel erklären. Ten wiersz również chciałbym wytłumaczyć na podstawie przykładu. Ich erinnere mich an einen Urlaub mit meiner, als ich noch Kind war, mit meinen Eltern. Przypominam sobie urlop, gdy jeszcze sam byłem dzieckiem, razem z moimi rodzicami. Und wir mussten fast jeden Tag wandern. I prawie codziennie musieliśmy wędrować. Und wir haben immer gesagt, wir können nicht mehr. I my zawsze mówiliśmy, już nie umiem. Es geht nicht mehr. Już nie potrafię. Und als wir am Ziel angekommen sind, a gdy dotarliśmy do celu, war dort ein Spielplatz, tam był plac zabaw,
Und wir sind gelaufen zu Rutsche und hin und her, als wenn nichts gewesen wäre. I biegaliśmy do tej ślizgawki tam i z powrotem, jakby się nic nie stało. Und unsere Eltern haben gesagt, das gibt's doch gar nicht. Ihr habt eben immer gesagt, wir können nicht mehr, wir können nicht mehr. I nasi rodzice powiedzieli, przecież to się tak nie da. Przed chwilą powiedzieliście, nie potrafię, nie umiem. Und jetzt kommt die Verbindung zu unserem Vers. I teraz powiązanie z naszym wersetem. Wenn wir nicht mehr laufen können, jeżeli nie umiemy już biegać, hat das einen Beginn in meinem Herzen. To wtedy to, ta rzecz rozpoczyna się w moim sercu. Meine Seele war ermattet, ponieważ dusza moja była już utrudzona, bei der Wanderung auch, tak jak w tej wędrówce, und dann konnten wir mit den Füßen nicht mehr laufen. I następnie naszymi stopami czy nogami nie byliśmy już w stanie biegać. Und deswegen müssen wir so vorsichtig sein, was unsere Herzen angeht. Dlatego musimy być tacy ostrożni, co dotyczy naszych serc. Man wundert sich manchmal, dass Gläubige auf einmal wie ein Stein ins Wasser fallen. Bo czasami się dziwimy, że wierzący tak nagle jak kamień wpadają do wody. Das Problem ist, problemem jest, dass im Herzen schon lange ein Werk schlecht begonnen hat. Że w sercu już dawno temu pewne dzieło się źle rozpoczęło. Wir kommen zur zweiten Stelle. Przechodzimy do drugiego miejsca. 1 Piotra, drugi rozdział. 1 Petrus 2. Wieder der Herr Jesus als Beispiel. Znów Pan Jezus jako przykład. Der Herr Jesus hat uns ein Beispiel hinterlassen. Pan Jezus pozostawił nam przykład czy wzór. Und wir sollen in diesen Fußstapfen nachfolgen. I my mamy w jego śladach go naśladować. Das ist doch gemein, oder? Przecież to jest nie fair, czy nie? Die Fußstapfen des Herrn Jesus sind so groß, bo ślady Pana Jezusa są takie wielkie, kein Mensch kann ihnen folgen. Żaden człowiek nie jest w stanie za nimi kroczyć. Aber Gott gibt uns trotzdem nur den vollkommenen Maßstab. A jednak Bóg daje nam jedynie i wyłącznie jako miarę Jego doskonałego. Und ich mache wieder ein einfaches Beispiel. I znów podam wam prosty przykład. Stellen wir uns Winter vor und Schnee. Wyobraźmy sobie zimę i śnieg. Und es gibt im Schnee Spuren von deiner kleinen Schwester. I w śniegu są ślady twojej małej siostry, czy młodej siostry. Und du, der Älteste, sollst jetzt in den Spuren der kleinen Schwester einmal nachgehen. I ty, jako ten starszy czy najstarszy, masz jako zadanie iść w ślady twojej młodszej siostry. Das ist ja gar keine Herausforderung. To przecież nie jest żadnym wyzwaniem. Nein, ich möchte in den Spuren der Mutter oder des Vaters gerne folgen. Nie, chciałbym kroczyć w ślady czy za śladami taty czy mamy. Und das Kind fällt 100 Mal in den Schnee. I dziecko z kilkaset razy się w tym śniegu przewraca. Aber es versucht immer wieder in die Fußstapfen des Vaters zu treten. Ale wciąż na nowo próbuje wstępować w ślady ojca. Und so ist das auch in unserem Leben. I w naszym życiu jest tak samo. Der Herr Jesus, das Beispiel par excellence, ist die Herausforderung für unser Leben. Pan Jezus jako ten przykład wyśmienity jest rzeczywiście przykładem dla naszego życia. Und ich versuche jetzt ganz kurz nur diese fünf Schritte nachzuzeichnen. I tylko króciutko chciałbym znów nam naszkicować tych pięciu kroków. Und wir werden merken, dass es eine Lebensaufgabe ist. I zauważymy, że jest to zadaniem życiowym. Erster Schritt, pierwszy krok. Erste Fußstapfe, pierwszy ślad jego. Der Jesus tat keine Sünde. Pan Jezus nie popełnił grzechu. Wenn wir unsere letzte Woche sehen, jeśli spojrzymy wstecz i przejrzymy się nad tym naszym tygodniem, was für eine Herausforderung. Cóż za wyzwanie. Aber das Schöne ist, ale piękne jest to, wie das Kind immer wieder aufsteht aus dem Schnee, że tak samo jak dziecię, które wciąż na nowo wstaje z tego śniegu,
sagt Gott auch dir, wenn du gesündigt hast, was? To i Bóg tobie, gdy zgrzeszyłeś, co on wtedy tobie mówi? Ich liebe dich. Miłuję cię. Wir haben das Bewusstsein der Liebe Gottes nie nötiger als dann, wenn wir gesündigt haben. My świadomość miłości Bożej nigdy nie potrzebujemy bardziej czy głębiej niż w chwili, gdy zgrzeszyliśmy. Der Teufel sagt, diabeł nam mówi, versuch es nicht nochmal. Nie próbuj jeszcze raz. Du schaffst es nicht. Nie dasz rady. Du bist schlecht. Ty jesteś niedobry. Aber Gott sagt im gleichen Moment, ale Bóg w tym samym momencie mówi, steh auf. Wstań. Welcher keine Sünde tat. Który grzechu nie popełnił. Noch zweiter Schritt wurde Betrug in dem Mund gefunden. Drugi krok, nie znaleziono zdrady czy fałszu w ustach jego. Wir haben gestern Abend gehört, dass der Jesus gesagt hat, mein Gedanke geht nicht weiter als mein Mund. Psalm 17. Wczoraj wieczorem słyszeliśmy z Psalmu 17 o nim proroczo, że jego myśl nie wykracza poza, nie idzie dalej niż jego usta. Aber so weit ist es hier noch nicht. Tutaj jeszcze tak daleko w tym wierszu nie jest. Hier geht es um unsere Reden. Tutaj chodzi o naszą mowę. Wie sieht es da aus? Jak tu sprawa się ma? Wir können damit sehr viel Schaden anrichten. Naszą mową możemy wiele szkód narobić. Es geht jetzt nicht mehr um Sünden der Tat. Już teraz nie chodzi o grzechy czynne, sondern um Betrug in meinem Munde. Ale o fałsz w moim w moich ustach. Dritter Schritt. Trzeci krok. Der gescholten nicht widerschallt. Które, welcher Vers ist das? Das ist jetzt Vers 23. 23 wiersz, któremu złorzeczono, ale on nie odpowiadał złorzeczeniem. Der Jesus wurde geschmäht. Szydzono z Pana Jezusa. Und er hat nicht zurückgeschmäht. A on nie oddał szydzeniem. Gehen wir in unsere Ehe? Teraz przejdźmy do naszego małżeństwa. In unsere Familie? Do naszej rodziny. In unserem Beruf? Do naszego miejsca pracy. In die Schule? Do szkoły. Und so weiter. I tak dalej. Werden wir schon mal zu Unrecht mit einer Sache konfrontiert? Czy zdaje się coś takiego, że niesłusznie, niesprawiedliwie ktoś konfrontuje nas z jakąś sprawą? Und dann geht es mit richtig power zurück. I my tak z pełną mocą oddajemy. Das ist die Zerstörung jeder Beziehung. To niszczy wszelką relację. Ich weiß, dass das nicht einfach ist. Ja wiem, że to nie jest proste. Aber das ist das Beispiel unseres Heilandes. Ale taki podał przykład nam nasz Zbawiciel. Wann hat der Jesus beim Verhör vor Golgatha gesprochen? Kiedy Pan Jezus w ogóle otwierał swoje usta, gdy był przesłuchiwany tuż przed swoją śmiercią? Als es um die Ehre Gottes ging. Wtedy, gdy chodziło o cześć Bożą. Es steht siebenmal in den Evangelien, da sagte er nichts, da antwortete er ihnen nicht mehr und so weiter. Siedem razy można w Ewangeliach znaleźć, że on powiedział, że już nic nie odpowiedział i że milczał. Sie wunderten sich, dass er nichts mehr sagte. Oni dziwili się, że już nic nie mówił. Wollen wir dem Herrn Jesus etwas ähnlicher werden? Czy chcemy stać się bardziej podobnymi do Pana Jezusa? Wundern wir uns vielleicht auch einmal über unseren Ehepartner, unsere Kinder? Sie sagen auf einmal gar nichts mehr. Czy może też dziwimy się czasami z reakcji naszego męża, czy żony, czy dzieci, że nagle na nasze zachowanie milczą i nie odpowiadają? Vierter Schritt. Czwarty krok. Leidend nicht drohte. Cierpiąc nie groził. Der Jesus wurde zu Unrecht mit Leid vertraut gemacht. Pan Jezus w niesłuszny sposób został, czy zapoznał się z cierpieniem. Aber er hat nicht darauf reagiert. Ale on na to nie reagował. Jetzt kommt der schwierigste, fünfte Schritt. I teraz przed nas przychodzi ten piąty, najtrudniejszy krok.
Aber dieser fünfte Schritt ist die Lösung der Probleme. Ale ten piąty krok jest rozwiązaniem problemów. Sich dem übergeben, der recht richtet. Poruczyć nie tylko sprawę, ale siebie temu, który sprawiedliwie sądzi. Das ist auch die Lösung für dein Herz. To również jest rozwiązaniem dla twojego serca. Es gibt Situationen auf dieser Erde, die sind sehr, sehr schwer. Są sytuacje na tej ziemi, które są bardzo, bardzo trudne. Aber solange wir in unserem Herzen uns dagegen auflehnen, ale póki w naszym sercu będziemy się przeciwko temu buntować, bekommen wir keinen Frieden in unserem Herzen. To my sami nie otrzymamy w sercach naszych pokoju. Sondern erst dann, wenn wir die Sache Gott übergeben. Ale dopiero wtedy, gdy tą sprawę oddamy Bogu. Und ich sage das noch einmal nicht leichtfertig. I jeszcze raz, nie mówię tej sprawy tak sobie prostymi słowami tylko. Es gibt wirklich schwere Situationen. Bo rzeczywiście są bardzo trudne sytuacje. Aber trotzdem ist das die Lösung. A jednak pomimo wszystkiego, to tak jak tutaj czytamy, to jest rozwiązaniem oddać to Bogu. Noch kurz etwas zu Vers 24. Coś króciutko jeszcze na temat wiersza 24. Wir müssen Vers 24 deutlich unterscheiden von Vers 22 und 23. Wiersz 24 musimy wyraźnie albo klarownie odróżnić od wiersza 22 i 3. Wir haben gerade über das Leben des Herrn Jesus als Beispiel für uns nachgedacht. Przed chwilą myśleliśmy o życiu Pana Jezusa jako przykład dla nas. Jetzt kommt das Sterben des Herrn Jesus am Kreuz für unsere Sünden vor uns. Ale teraz przed nami jest jego śmierć za nasze grzechy. Als Motivation nicht zu sündigen. I to jako motywacja taka, abyśmy nie grzeszyli. Je mehr wir uns damit beschäftigen, was es für den Herrn Jesus am Kreuz bedeutet hat, im więcej zajmujemy się tym, co to oznaczało dla Pana Jezusa na tym krzyżu, wird es uns helfen, nicht zu sündigen. To właśnie to pomoże nam, abyśmy nie grzeszyli. Ich mache kurz 7 Punkte aus diesem Vers. Z tego wersetu 7 punktów, czy 7 myśli. Erstens, wer hat für unsere Sünden gelitten? Po pierwsze, kto cierpiał za nasze grzechy? Es beginnt damit der, also der Herr Jesus. Chodzi tutaj o Niego, On. Das zweite ist, wie hat er es gemacht? Drugie, jak to uczynił? Er hat es selbst in seiner eigenen Person ausgeführt. On sam to wykonał i dokonał tego w swojej osobie. Für was hat er das Kreuz erduldet? I za co, czy na co on wycierpiał ten krzyż? Es waren drittens unsere Sünden. Po trzecie, to były właśnie nasze grzechy. Viertens musste er dazu Mensch werden in seinem Leib. Po czwarte, musiał stać się ku temu człowiekiem, bo czytamy, na ciele. Wo war das? A gdzie to się stało? Fünftens, auf dem Kreuz. Po piąte, na drzewie. Was bedeutete das? Sechstens für ihn? Co oznaczało to dla niego jako szósty punkt? Er hat es getragen. On te grzechy niósł. Das war kein einfacher Weg. To nie była prosta droga. Siebtens, i po siódme, am Ende des Verses, na koniec tego wiersza, durch dessen Striemen ihr heil geworden seid. Jego sińce uleczyły was. Das sind nicht die Striemen der Menschen. To nie są te sińce, które on otrzymał ze strony ludzi, sondern das sind die Striemen Gottes im Gericht für unsere Sünden. Ale są to te sińce czy rany, które on otrzymał w sądzie Bożym i to od Boga. Und dann sehen wir im mittleren Teil, das ich überschlagen habe. I w tej środkowej części, którą przeskoczyłem, tam widzimy die Konsequenz für unser Leben. Konsekwencje dla naszego życia.
damit wir den Sünden abgestorben, abyśmy obumarłszy grzechom, weg vom Negativen, więc oddalili się od tego negatywnego, hin zum Positiven, i der Gerechtigkeit leben. Skierowali się do tego pozytywnego i żyli dla sprawiedliwości. Das Beste ist, nicht zu sündigen, indem wir etwas Gutes tun. Najlepszym sposobem, aby nie grzeszyć, jest czynić coś dobrego. Wollen wir uns dazu neu ermuntern lassen? Chcemy się na nowo do tego zachęcić. Der Jesus als Beispiel in unserem Leben. Pan Jezus jako przykład w naszym życiu. Der Jesus als der für uns gestorben ist und gelitten hat. Pan Jezus jako ten, który za nas cierpiał i umarł. Kommen wir zum Schluss, zur dritten Stelle. Przejdźmy do końca, do trzeciego miejsca. Pierwszy list Jana, trzeci rozdział. Der erste Johannesbrief ist nicht einfach. Pierwszy list Jana nie jest prostym listem. Einerseits. Z jednej strony. Und andererseits wiederum einfach. A z drugiej strony jednak też jest łatwy. Nicht einfach, weil die Struktur schwierig ist. Nie proste dlatego, że struktura jest trudna. Wir haben heute aus dem dritten Kapitel eine Einschaltung gelesen. My dzisiaj z trzeciego rozdziału czytaliśmy taką myśl wtrąconą w kontekst. Und das ist sehr wichtig, dass wir, ich kann jetzt nicht das erklären, aber dass wir diese Einschaltungen erfassen. Ja teraz nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, bo ze względu na czas, ale jest to ważne, abyśmy tą rzecz pojęli, um den ersten Johannesbrief gut zu verstehen. Aby dobrze rozumieć list, pierwszy list Jana. Aber ich möchte eine kurze Überschrift geben. Ale chciałbym podać taki krótki tytuł. 1. Johannes 2, 1. Johannes 2, Vers 8. Pierwszy Jana, drugi rozdział, ósmy wiersz. Nur dein Teil, das was wahr ist in ihm. Tylko tą część, tą cząstkę, które jest prawdziwe w nim i w was. Was wahr ist in ihm? To co jest prawdziwe w nim, ist Johannes Evangelium. To jest Ewangelia Jana. Der Jesus ist das ewige Leben. Pan Jezus jest tym życiem wiecznym. Das ist auch wahr in euch. I to również jest prawdziwe w was. Überschrift über 1. Johannes. I to druga, ta druga część jest tym tytułem nad pierwszym listem Jana. Wer an den Sohn glaubt, kto hat das Leben. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. 1. Johannes 5, Vers 13 sagt, ich habe euch das geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Sohn Gottes. Pierwszy Jana, 5 rozdział, 13 wiersz mówi, to napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Und damit kommen wir zu unserem Vers. I tym właśnie przechodzimy do naszego wiersza. Wir haben die Natur Gottes. Posiadamy naturę Boga. Und das bedeutet, dass wir Kinder Gottes sind. A to oznacza, że jesteśmy dziećmi Boga. Stellt euch einmal vor, wir würden heute zum ersten Mal hören, dass wir Kinder Gottes sind. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj po raz pierwszy słyszelibyśmy, że jesteśmy dziećmi Boga. Wie lange bleibt man ein Kind seiner Eltern? Jak długo ktoś pozostaje dzieckiem swoich rodziców? Immer. Zawsze. Wie lange bleibt man ein Kind Gottes? Jak długo ktoś pozostaje dzieckiem Boga? Ewig. Wiecznie. Kann ein Kind Gottes verloren gehen? Czy dziecko Boże może pójść na zatracenie? Nein. Nie. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes sind. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Und dann steht da noch dahinter jetzt. I tu jest właśnie dodane. Und wir sind es. Że jesteśmy nimi nazwani i że nimi jesteśmy. Morgen früh muss ich sehr früh aufstehen. Jutro rano muszę bardzo wcześnie wstawać. Das fällt mir nicht leicht. I to nie jest dla mnie proste. Aber ich möchte mir wünschen, ale chcę sobie samemu życzyć, dass ich aufstehe und daran denke, ich bin ein Kind Gottes.
że rano wstanę i pomyślę o tym, jestem dzieckiem Bożym. Czy jest coś większego? Świat tego nie rozumie. To jest wiersz drugi. Wir sind Kinder Gottes, aber die Menschen denken, die sind verrückt. Jesteśmy dziećmi Bożymi, ale ludzie myślą o nas, że oni są zwariowani. Aber wartet ab. Ale odczekajcie. Wartet ab. Odczekajcie. So spricht Johannes jetzt. Tak właśnie mówi Jan. Er sagt, wir wissen. On mówi, my wiemy, dass wenn es offenbar werden wird, że gdy się objawi, vor der Welt wird es einmal offenbar. I to przed światem to się właśnie objawi, wir zwei Dinge erleben werden. Doświadczymy wtedy dwie rzeczy. Und ich würde nie so sprechen, i nigdy bym tak nie mówił, wenn ich jetzt nicht hier inspiriertes Wort Gottes lesen würde. Gdybym teraz nie czytał natchnionego Słowa Bożego. Ich spreche jetzt einmal persönlich in der Ich-Form. Ja teraz będę mówił osobiście o sobie. Und ich möchte euch einladen, auch so zu sprechen. I chciałbym was zaprosić, żebyście takimi słowami teraz sobie przemówili. Ich werde dem Herrn Jesus gleich sein. Ja będę, z niemieckim jest niepodobny, tylko ja będę równy do Pana Jezusa. Kannst du dir das vorstellen? Potrafisz sobie to wyobrazić? Jetzt sind wir in diesem Erdenleib. Teraz jesteśmy w tym ciele ziemskim. Hast du Kopfschmerzen? Masz może ból głowy? Oder was auch immer? Albo cokolwiek? Aber es kommt der Moment, ale nadejdzie chwila, wo wir dem Leib der Herrlichkeit, seinem Leib, gleichförmig sein. Gdzie będziemy równi do Jego ciała chwały. Aber Römer 8, Vers 29 fügt etwas Wichtiges hinzu. Ale Rzymian 8, 29 dodaje coś ważnego. Gott wacht über seinen Sohn mit Eifersucht. Bóg z zazdrością czuwa nad chwałą Pana Jezusa, swego Syna. Indem er sagt, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Gdzie dodaje, aby on był pierworodnym w pośród wielu braci. Aber das ist noch nicht das höchste. Ale to jeszcze nie jest to najwyższe. Sondern ich darf einmal sagen, nur in Anführungszeichen die Voraussetzung. Ale ja tak powiem z szacunkiem, tylko warunek, czy który musi być jeszcze spełniony. Wir brauchen diesen Herrlichkeitsleib, ponieważ potrzebujemy to ciało chwały, damit wir ihn sehen, wie er ist. Zweiter Punkt. Abyśmy, to jest drugi punkt, widzieli go takim, jakim jest. Nicht sehen, wer er ist, nie widzieć, kim on jest, sondern ale jakim jest. Was bedeutet das? Co to oznacza? Ich mache ein sehr schwaches Beispiel. Ja teraz podam bardzo słaby przykład. Ich freue mich, wenn ich wieder nach Hause fahren kann. Ja cieszę się, gdy znów będę mógł wrócić do domu. Vielleicht kennt jemand meine Frau. Być może ktoś z was zna moją żonę. Aber ihr wisst nicht, wie sie ist. Ale wy nie wiecie, jaka ona jest. Und deswegen fahre ich anders nach Hause als ihr. Dlatego też ja inaczej wracam do domu niż wy. Seht ihr? Ich möchte den Herrn Jesus sehen, wie er ist. Widzicie, ja chcę widzieć Pana Jezusa, jakim jest. Wie er wirklich ist. Jaki on rzeczywiście jest. Ich habe und wir alle schon Erfahrungen mit ihm hier auf der Erde gemacht. Ja już i my wszyscy mamy już doświadczenia z nim tu na tej ziemi. Aber das ist nichts mit der Herrlichkeit zu vergleichen. Ale tego nie da się w ogóle porównać z tą chwałą. Darauf können wir uns verlassen. I na tym możemy polegać. Und es kommt der Moment,
Nadejdzie chwila, wo wir erleben werden, wie er wirklich ist. Gdzie doświadczymy, jakim on rzeczywiście jest. Und jetzt kommt keine Ermahnung im nächsten Vers. I teraz w następnym wierszu nie znajdujemy napomnienia. Sondern er sagt automatisch, wenn wir diese Hoffnung haben. I on mówi automatycznie, jeśli mamy tą nadzieję. Dann werden wir ein Leben führen. To będziemy prowadzili życie. Wie sagt er? Jak on to mówi? Reinigt sich selbst. Oczyszcza się. Wie er rein ist. Tak jak on jest czysty. Das ist ein Automatismus. To jest taki pewien automatyzm. Vielleicht ist jemand hier verlobt. Być może ktoś tutaj jest zaręczony. Dann ändert sich auf einmal vieles im Leben. To nagle wiele rzeczy się zmienia w życiu. Weil man das Ziel hat, einmal zu heiraten. Ponieważ ma się cel pewnego dnia się poślubić. Und so ist das hier auch. Tak jest sprawa i tutaj w tym wierszu. Wir wollen ihn sehen, wie er ist. Chcemy go widzieć, jakim jest. Und das ändert jetzt die Ausrichtung. A to nagle zmienia nasze ukierunkowania. Möchte der Jesus uns helfen? Aby Pan Jezus nam pomógł. In der Kraft dieser Zuversicht und des Glaubens. Abyśmy w tej mocy, tej wiary, jak i tej pewności mit ausharren zu laufen. Mogli biegnąć wytrwale. Bald sind wir am Ziel. Wkrótce dobiegniemy do celu. Może dzisiaj. Może dzisiaj.